Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cyberpunk 2077 na moim kanale. Odcinek 20. Zaczynamy w tym samym miejscu, pogoda deszczowa, tak jak ostatni odcinek się zakończył. No i rozejrzyjmy się od razu po okolicy, co można byłoby tutaj zrobić i czym można byłoby się zająć już na przykład w następnej kolejności. Wakako. Halo? Kochanie, wyjdziesz dla mnie na teren kasynata i gyrów i coś stamtąd wyniesiesz. Na pewno dasz sobie radę. Więcej informacji masz w załączniku. Poczytaj sobie. Na pewno dam sobie radę. Dobra, ten załącznik jest dla cieniasów. Ale sobie normalnie dziecko na wiarze chodzi po mieście. Nie boi się, że się przewróci i... Ty sobie głupie ryj rozwali. No ale co dużo gadać, to już jest końcówka XXI wieku. Tak to właśnie będzie wyglądać. Dlaczego w ogóle... mam sugestię, żeby iść przez szambo. Nie mogę normalnie drzwiami wejść? A dobra, czekaj, bo może to kasyno jest po prostu w szambie, nie? Wejdź do kasyna. Zdolności techniczne. No niestety jestem... I burakiem ignorantem. O, pana tego, tygrys. Jestem burakiem ignorantem i nie mogę sobie niestety wejść zdolnościami technicznymi. Ale zobaczymy, może tu można po prostu wejść. Wolnego, za wejście się płaci. No. Dzień dobry, chciałem powiedzieć. 6000? Pierwszy słyszę, żeby się płaciło za wejście do kasyna. No właśnie. Nie podoba się, to wypierdalaj. Musu nie ma. Bardzo mi się to nie podoba. Ale to są żadne pieniądze, wiesz, co, jakbym ci 50 groszy zapłacił. Samych wygranych. Nawet nie masz pojęcia. Co by nie mówić o Vortex, to wiedziała, jak ustawić maszynę. Nie to, co ten nowy patałach. Hammer niestety nie mogę hakować, ponieważ... mam specjalny wszczep do bicia na pięści. Ale dobra, ja to sobie ten... Co się tutaj dzieje? Pracowała tu taka laska, metranerka. Wołali na nią Vortex, kojarzysz? Widzę, że szukasz kłopotów. Cokolwiek zamierzasz, nie mieszaj mnie w to. Ja nic nie wiem. No ale weź, o właśnie, mogę mu z pięści albo z panka. To ja z pięści wolę. Kłopoty to ty będziesz miał, jeśli nie zaczniesz zaraz gadać. Jeszcze słowo i wzywam ochronę. Ta? Naprawdę myślisz, że się boję tych gnojków? Podnieś głos, to zrobię tu masakrę. I zacznę od ciebie. Jak się wkurzę, to p***nę z bomby atomowej! I wszyscy zginiemy! Tak jest! Ona ich oszukiwała, okej? Okay? To twoja Vortex. Więc ją w końcu zajebali. Zajebali i wrzucili do studzienki kanalizacyjnej. Kucharze wylewają tam gorący olej, więc ciała szybko znikają. To wszystko, co wiem. A teraz daj mi, kurwa, spokój. To może nie muszę biura przeszukiwać, ale jednak muszę. No dobra, to jest tak. Storage. No ale ten storage to zdaje się... Naprawdę? Koledzy, no... Myślałem, że się dogadamy, a jednak się nie dogadamy, co? Aha, rozumiem. Czy to jest biuro tego kasyna, czy to nie jest biuro tego kasyna? Wygląda na to, że chyba nie. Ciężko jest powiedzieć, co tu się dzieje. Przecież nic nie zrobiłem, tylko drzwi popchnąłem, no. Przygnąć ją! Nie wiem, czy rzucać się na nich, czy niekoniecznie. Nie są jacyś specjalnie twardzi. I przez te kraty też mogę do nich strzelać, widzę. Co ja tam jeszcze mam oprócz tej pompy? Mam pałę i karabin snajperski. Ten karabin snajperski mi się średnio może przydać. Tamten nie żyje, ten nie żyje. Ten nie żyje. Nie żyje. No i zgadza się. Nie żyje. Znaczy jeszcze chyba po prostu żyje. No tak średnio jest, powiedziałbym.
Ale nie trzeba było mnie denerwować. Się nic nie zrobiłem, a ten od razu ogień odpalił. Egzekucja. A może strzelę do was ze snajperki, to się nauczycie. Żeby nie fikać. Krytyczny strzał w głowę, 1600 punktów. Chyba wszystkich zastrzeliłem, nie? Ej, ludzie, co wy macie? Po co wam to było? Ja chciałem to zrobić kulturalnie. Natomiast to tutaj miałem wejść. Dobrze, to ja chodzę i szukam. Co to jest? Gonin. No, powiedzmy, że dopóki leży i mnie nie zaczepia, to ja go nie zaczepiam. Jest sztywniutko. Tego nie mogę użyć. Odszukaj. Zabierz kret chip. Ja się znalazłem go? A to jest to. Drzazgo Vortex. No dobra. Dziwne. A co tutaj jest? Może jakieś skróty, wyjście na skróty. To by było spoko. No tak by to wyglądało, że to jest wyjście na skróty. A tu z drugiej strony mogłem sobie wejść zupełnie od tyłu. Kurde, jak to dobrze by było wiedzieć o tym na samym początku. A nie się przedzierać przez całe to. I strzelać się z nimi nie wiadomo po co. Dobra. Zdeponuj. No i dobra. Nie poszło to trochę tak jak chciałem, ale zawsze się udało. Dostałem informację, że Drzazga Vortex już do mnie jedzie. Dobrze, nie zawiodłaś mnie. Umiem to wynagrodzić. Kontrakt zamknięty, robię przelew. Wukako. Starasz się, bardzo dobrze, cenię podejście, dlatego mam nowe zlecenia. W porządku. Dawaj, co tam masz za zlecenia. No, tutaj mamy coś. Czy my czasem tego czegoś nie pominęliśmy wcześniej, czy to jest zupełnie coś innego? A zobaczmy to. To jest jakiś burgir. I w tym burgirze co jest niby? Nie wiadomo. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, procenty? Poproszę... Wszystko! Procenty brzmią dobrze. Wezmę kalawerę. Uwaga, ogłoszenie! To jest kurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubeł i ręce do góry! Żebym widział nadgarstki! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. A reszta siedzi... Dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Ale ja nie mam portfela, tu wszystko jest na kredyty, przelewy. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Co kurwa? Znowu jakieś żarciki? Nie umiesz właściwie ocenić przeciwnika, co? Spotkałam paru takich jak ty. Wszyscy gryzą piach. Nie ocenili mnie właściwie. Blefujesz. Nie nabierzesz mnie. Zadawałam się z Maelstromem i Arasaką. Myślisz, że dasz radę mnie choćby drasnąć? Załatwię cię, zanim pociągniesz za spust. Rozumiesz? Kurwa! Wynosimy się! I to wyście chcieli napad na kawiarnię zrobić, Cynę jak się przestraszyliście? I nagle coś takiego. Przychodzisz tutaj wydusić pieniądze? Chłopaki z Sixth Street przysnęli, czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się! Na koszt firmy! No to... To dzięki stary, ale ja chyba jednak mi się odechciało pić. Kurde, to było szybkie. Myślałem, że coś by się postrzelać, a ten, a tu od razu pyk pyk i załatwione. Heh. No tu zaraz obok coś jeszcze jest. Kapitan? Halo. Wi, fucha jest. Klientowi ktoś zajebał sporą ilość beta-acid. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty, z giwerą w ręku. Więcej info w załączniku. Ale że to niby tu? Mam ten, czy jak? Odzyskanie beta acid. Otwórz dziennik. Śledź zadanie.
A to ty jest też w tym samym miejscu. A dobra, to ja to przy okazji zrobię na szybko. Skoro już tu jestem. Zobaczymy, czy będą jakieś tam wymogi odnośnie cichego załatwiania sprawy, czy nie. Mam nadzieję, że nie, to wtedy po prostu ich tutaj... Przeszukaj Bookera Updike'a. Halo? Przepraszam, można? A, sorki, zagapiłam się. Witamy w motelu Dewdrop Inn. Tu każdy dzień rozpoczniesz z uśmiechem. Co ty powiesz? Potrzebuję pokój. Macie wolne pokoje? Chwileczka, już sprawdzam. Tak, jest jeszcze jeden. Na parterze może być? Może być. Dobra, biorę. 50 tak, dolarów. Biorę. To w ogóle już jest mniej nawet niż moja waluta. Numer 106. A czekaj, jeszcze muszę ci coś przeczytać. Dewdrop Inn nie bierze odpowiedzialności za dobra osobiste, zdrowie bądź życie klienta. Kłopotliwi klienci zostaną usunięci z terenu siłą. Życzymy miłego pobytu. Mhm. Dzięki. Już czuję się jak w domu. Znaczy, że jak ja usunę klientów siłą, to będzie zgodne z regulaminem, tak? Oczywiście, że uczciwie. Nikt się nie dowie. 103 to nie do mnie, 104... Ty, słuchaj. Szukam kolegi, nazywa się Booker Updike. Czekaj, czekaj. Taki wysoki biały koleś, tak? Raczej ty podludka, co nie? Nie wiem, długo się nie widzieliśmy. A czemu tak mówisz? A bo się zamknął w pokoju i nie wychodzi. Tam, w 103. Nawet kawy sobie rano nie naleje. Ale klient nasz pan. My tu nie zadajemy zbędnych pytań. Chce mieć spokój, to ma spokój. Aha. Mhm, to na razie. 103. Zdolności techniczne. 105. 105 to jest mój pokój? Zapraszał cię ktoś? Nie, sorry. Który jest mój pokój? 105? 106? Możemy pogadać potem. Otwórz mi ten pokój. No, dawaj, dawaj. Halo, chyba mówiłem, że tu się szanuje prywatność gości, tak? Jak będzie chciał, to sam wyjdzie. Jasne? Nie denerwuj mnie. Chyba coś ci się pomyliło. Ja cię nie pytałam o zdanie. Ja ci dałam polecenie. Tak, ale... Spójrz mi w oczy. No chętnie, sure. Spójrz mi w oczy i dobrze się zastanów, co teraz powiesz. Bo to mogą być twoje ostatnie słowa. Okej, okej. Okay. Chodź za mną. Tylko cicho, dobra? Cicho, cicho, właśnie. Otwieraj drzwi i spływaj. A, masz to. Pilota do tych wszystkich drzwi, widzę. Ale tu wali. Chyba nawet gorzej niż u ciebie w mieszkaniu. Ha, ha. Ha, ha, ha. Dlaczego u mnie w mieszkaniu wali? Przecież mieszkamy tam razem. Facet się udusił. Chyba we śnie. Pozazdrościć. Spokojna śmierć. Rzadki przypadek w tym mieście. No dobra, ale co to za smród? Co to się dzieje? Czujesz? Tam, z wentylacji. Opary lecą z pokoju na górze. Czekaj, to... Aha! Neoamfetamina. Chcesz mi powiedzieć, że rozpoznajesz drogi po zapachu? Jak pies policyjny? Ja bym powiedział, że jak sommelier. Ty sommelier. Ty ci płynie, pier... Czas zajrzeć na piętro. Coś mi mówi, że znajdziemy tam towar naszego Reapera. Gdzieś obok kratki wentylacyjnej. To jest poszlaka totalnie z dupy, chciałem powiedzieć. Dlaczego nie mogliśmy od razu na tą górę pójść, tylko tu chodzimy w kółko? Będzie tu? Użyj siły. No to może być tu. Ja użyję siły. Wściekłe pięści węża. O. No to chłopaki, myślę, że... Że chyba się nie polubimy, co? Znowu mamy halogen? Do broni! Do broni. Do gnoju, nie do boju! Beta acid, czyli to jest chyba to właśnie, co szukamy. Tak, tak. No i zgadza się. Dobrze. Deponuj, udaj się, wszystko. Halo, kapitan, będzie zniżka na samochód? Czyli zabezpieczony? Doskonale. Za rozwiązanie zagadki dotyczącej losów pana Bookera daję ci 10 dodatkowych punktów.
Brawo. Zamykam kontrakt i ślę całuski. To ja dziękuję bardzo i ten... znaczy, co to się mówi w takiej chwili? Nawzajem? Smacznego? Dobra, wracamy z powrotem do poprzedniej sprawy. Mamy tu zaczekać na jakiegoś pana Jabłońskiego. Zobaczymy, co to może być. Halo? Nie ma go jeszcze. Trzeba czekać. Jakiś czas później. Słuchaj, bo ja nie pamiętam, no, o co chodziło. Przychodzę dwa kako. A pamiętam, to ten co... Od tak, okady? Dobra, kumam. Wyjaśniła ci, na czym polega zlecenie? No, trzpi razy drzwi. Tak, mam na kogoś zlecenie. Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. No nie wyglądasz na jakiegoś wielkiego, bogatego korpo biznesmena. O co tu może chodzić? Będziecie stać, żeby zapłacić za to w ogóle? Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. Mhm. No ale co to w ogóle... Dlaczego chcesz go zabić? Nie twoja sprawa. Wolałabym wiedzieć, w co się pakuje. Stevenson zabił moją żonę. Posadzili go i miał dostać czapę. Teraz znalazł sposób, by uciec z więzienia. Nie dopuszczę do tego. A czasem nie ten? Nie wypuścili go po prostu? No to zaczekajmy na nich. Jak masz na imię? Waleria mam na imię, ale czy to ważne? Nieistotne. Tak, nieistotne. Bardzo długo nie wiedziałem, jak się nazywa. Facet, który ją zabił. Ja... Jadą! Za nimi! Ruszaj! No ale gdzie niby? A on się nagle tam wziął skądś? Myślałem, że to ten drugi samochód jednak. No dobrze. Pilnuj go! Nie może nam zwiać! No i gdzie niby zwieje? Przyjedzie dosyć powoli. Ja mam nadzieję, że ty masz jakiś plan, bo co, tak możemy jechać za nim i jechać i co? Mogę go staranować, ale tym samochodem to nie mogę go ostrzelać niestety. Gdybyśmy jechali moim samochodem, to byśmy mogli go ostrzelać i w ogóle wysadzić w powietrze cały ten konwój. I to by było szybkie, łatwe i proste, no a tak co? Będziemy jeździć w kółko. Do usranej śmierci. Zatrzymaj auto! Kurwa, hamuj powiedziałem! Wysiada, idziemy. No ale co to się stało? Dlaczego? Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. Będziesz ty... Masz pistolet? Gdzie ty jesteś? Halo? Zabiję skurwysyna. Jest mój. No to się ja chętnie popatrzę, jak ty to robisz, no. Dawaj go. Dawaj mu strzelaj. SCPD! Stój, gdzie stoisz! Ty, Vasquez, a my się czasem nie znamy, coś mi mówi to twoje na nazwisko. Ja nie mam broni. Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To żyjesz? Mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz dziewczynę, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne! Dajmy się wystrzelać! Orzesz, kurwa mać! Nie możemy jej tak zostawić! Media rzucą się na nią jak sępy! Co wy odpierdalacie? Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! Co to się właśnie weźmiemy stało? Weźmiemy ją ze sobą! Dlaczego zastrzeliliście mojego kolegę? Wiecie, że ja mogę was teraz wszystkich kulturalnie tu odstrzelić? Mamy mały problem. Mam jechać z wami? Ktoś... Tak, potrzebujecie. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. Mieliśmy próbę zamachu. To będzie koniec twojej kariery. Tak. Nikt ci nie zrobił krzywdy. Powiedz Bill Jablonski, że chcecie wynająć. Nie karany, ale sprawdźcie go dokładnie. Oczywiście, ale tylko nie przysyłajcie chodzi? Na tym wozu. Co tu pełna jest dyskrecja. Co to wszystko znaczy?
Jak masz na imię? Kurwa, ale się porobiło. Co to za małpa? Najpierw powiedz mi, co mówiłem jest grane. Mówiłem ci, sukinsynu, żebyś rzucił broń. Nie uciekaj, proszę. Trzeba było jesteś posłuchać. Mi potrzebna. Wynośmy się stąd. W porządku, nie chłopaki musisz chłopaki z NCPD posprzątają bałagan. Ja jestem Joshua Stevenson. Weźcie, mówcie do mnie po kolei, a nie a twój towarzysz? Kim był? No właśnie, trochę żeście się pośpieszyli. Bill Jablonski. Kojarzysz? Ta, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ej, ty jesteś V. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczna, nie możemy jej zabrać. Chcę jej zaoferować pracę. Jezu Chryste. Nie stać cię, Johnny. Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Gdybym miał popcorn, to też bym tak zrobił. Powiesz wreszcie, o co chodzi? Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami. Opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się. Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. Jak chcesz, możesz zostać, wiesz? Ja mogę pokierować. Nie wiem, o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwę. Ty straszysz czy obiecujesz, kurde? Niech będzie. Pojadę z wami. Z czystej ciekawości. Ruchy, już jesteśmy spóźnieni. Czy zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło twoje życie? Poproszę następny zestaw pytań. Nie chcę o tym rozmawiać. Zatem to ja będę mówił. 12 lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz? Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. No i cen, ale co, o co chodzi? Miałeś mnie wynająć do czegoś, a nie opowiadać historyjki. Chcę, żebyś zrozumiała to, co mam zamiar zrobić. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Ale co wytwarzasz? Wytwórnia czego? Moje mam być przedszkolanką? Ale nadal mam zlecenie nadal mam na zabicie. Nadal mam kontrakt na twoją głowę. Co jeśli zechcę go wykonać? Zabiję cię, zanim kiwniesz palcem. To ja was wszystkich tutaj, co wy myślicie, że ja nie mam rady? Rozwiążę sprawę między tobą a twoim fikserem. Niby jak? Wszyscy będą zadowoleni. Obiecuję. No dobra, dobra. Do końca dnia? Johnemu się podoba, ponieważ Johnny tak jakby trochę ja, to niech będzie, nie spodoba, że to robimy to. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Niedługo będziemy u Glorii, Elahmar. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować. Ale ja właściwie mam płatne na godziny, wiesz? Za zabicie ciebie miałem zapłacone za jedną godzinę, a jak mam tu się bujać z tobą na cały dzień, to wiesz, ile to będzie godzin? To ja powinienem większą stawkę tu zdobyć, jednak chciałem powiedzieć. Będziesz teraz paciorek mówił? O, nie musi, to pa. Pyk! I po paciorku. Vasquez, pilnuj ich. Ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. No, z tobą iść? No dobra. Co to za piękna willa pod wiaduktem? Urocze miejsce. Gdzie ta Joshua? Halo? Znaki Jonasza. No to będzie jakiś znowu natchniony i nawiedzony chłop. Ty, a Joshua i Jonasz to samo imię? Zulejka? Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. V, poznaj Zulejkę. Zulejka, śmieszne imię. Bardzo jest mi przyjemnie. Miło mi cię poznać.
Jesteś znajomą Stevensona? W sensie tego chłopa? To nie, nie, chyba nie. Nie jestem jego znajomą. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. Wyglądasz, jakby nie uśmiechało ci się czekanie. Spierdalaj. No daj spokój, mnie się to też nie podoba. I to nie moja wina. O. Dzień dobry. Mogę tutaj ten zrobić skan, ale nic z tego nie wynika. Co Johnny? Ty też paciorki mówisz? Dajcie spokój. Przez was zgubiłem moich kolegów. Gdzie oni poszli? No tak, ale gdzie? A tu. Napijecie się czegoś? No tak, poproszę. Coś mocniejszego, proszę. Mocniejszego niż zielona herbata, mam nadzieję. W tym domu nie podajemy alkoholu. W sensie mam sobie sam wziąć? I Syna, i Świętego Ducha. I ten będzie. Jeden Bóg. Amen. Amen. Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. No, to dobrze, dobrze, bardzo dobrze, to, ale o co chodzi? Dlaczego tu jesteśmy i na co czekamy? Powiedz mi, czy wierzysz w istnienie Boga? Ja? Ty? Tak, tak, być może nie ma problemu. Być może istnieje jakaś siła wyższa, ale nigdy nie będziemy wiedzieli na pewno. To nie jest wiara, tylko filozofowanie. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. A co, ja jestem arbiter? No dobra, słucham. O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za Mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za Mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Ej, no to jak chcesz się zabić, to czemu ja nie mogę od razu na samym początku dalej wykonać mojej misji? Grane. Tylko się będę bujał cały dzień z tobą. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. To dobrze czy nie dobrze? Co w tym złego, skoro mogłem dać ludziom świadectwo wiary? To, że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierć na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie braindance'u. A to jest legalne? Jak wytwórnia filmowa może zmienić sposób przeprowadzania kary śmierci? Przecież to wbrew prawu. Prawo stanowią korporacje. Korporacje napędza zysk. Wystarczy, że szef wytwórni zna burmistrza. Albo że zapłaci. Formalnie znajduje się na dwudniowej przepustce pod nadzorem. Prawo nie może mi zabronić przebywania z nowymi znajomymi. A korupcja nie jest czasem grzechem? Dzięki temu braindance'owi dotrę do wielu ludzi. Tylko to się dla mnie liczy. Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości. Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o Nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów. Do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang. Do kurew z Jig Jig Street i do naćpanych korposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców. Takich jak ty, Vi. Chcę, żebyś rozumiała, co mam zamiar zrobić. No dobrze. Matka wróciła do domu. A ty wiesz, że ja jestem w takim razie psychopatycznym mordercą i ja mogę Stevensona ten cały twój plan zaraz intratny psów w dupę obrócić w nic. Na nią czekaliśmy? Tak. Pani El Ahmar. Przyjechałem prosić o wybaczenie. Zamordowałeś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Żałuję tego, co zrobiłem.
Wynocha z mojego domu! Ale mnie otoczyli. Idź już. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani Elachmar, proszę. Morderco! Idźcie już. Zastrzeli ci? Zabiłeś mojego Rubena. Moje dziecko. Chodźmy do samochodu. Ty mówisz, że ile lat temu ty zastrzeliłeś tego syna, a oni dalej rozpaczają? I to ja filozofuję, tak? Ej. Swoją drogą, to bardzo było głupie, żeś mi tak powiedział o swoim planie, wiedząc, że ja jednak jestem psychopatycznym mordercą, który nie bardzo ma po drodze z korporacjami i zaraz mogę cały im ten zysk jednym celnym strzałem z mojej wyborowej strzelby zlikwidować. Ale to byłby psikus, ale Johnny by się ucieszył. No ale ciekawe, co będzie dalej. No panie Joshuuko. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią Elachmar. Miałem nadzieję, że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Tak? Gdzie? Gdzie zjemy? W Pais. Parzą świetną kawę. I sergi? W Pais też daje radę. Nie trawię laktozy. No to wegańskie lody z awokado. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszą autostopowiczką. Ze mną? A, bo ja myślałem, że to ja mam wziąć i zająć stolik. Nie, ja bym wolał iść na sernik. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Jeszcze nie wiem. Może go zastrzelę, a może nie. A może was wszystkich zastrzelę. Nie wiem, co o nim myśleć. W takim razie ja ci powiem. Joshua jest głęboko zaburzonym człowiekiem, który ucieka w obłęd przed odpowiedzialnością. Jeśli uważasz go za wariata, dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie i przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Co ty powiesz? To jednak bardziej złożony człowiek niż sądzisz. Nie jesteś biegłym psychiatrą. Ja też nie. Oboje jesteśmy ludźmi interesu. To prawda. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żyłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ... Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie zgadza się. Nie. Dobra, Johnny, spokojnie, luzy rajtuzy. Czekaj, nie. Nie mogę się ulotnić, bo jeszcze nie wykonałem zlecenia. Chyba nie zrozumiałaś mojej oferty. Zrozumiałam. Wejdźmy już do środka. Ja zrozumiałem wszystko bardzo dobrze. Ty chcesz mi zapłacić dwa razy więcej niż nie to, źle. Co jak mi obiecali? Korpoździry. Tak, korpoździry. Nie, no ja tak z ciekawości. Zastanawiam się, jak to się skończy. Co to będzie? Na pewno męczarnią. A wiesz dlaczego? Bo nie ma różnicy między świętością i szaleństwem. Ale tak, też jestem ciekaw, jak to się skończy. Co za ludzie. Ona myślała, że mnie przekupi. Chciała mi zapłacić dwa razy więcej, niż mi zaoferowali, ale ona sobie nie zdaje sprawy, że ja to tak naprawdę pracuję za jakieś psie pieniądze. I mogłaby mi zapłacić nawet 10 razy więcej, to nie miałoby żadnego znaczenia, bo bym po prostu poszedł, zastrzelił paru bandytów i tak bym jeszcze więcej zarobił. Więc niestety sianem to do mnie nie dotrze. Ale zobaczmy, bo jestem bardzo ciekawy tego sernika. Mnie nie nabierzesz. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. Czapa cię nie ominie, to na pewno, ty się nie bój. U mnie słowo droższe pieniędzy. Twardy orzech do zgryzienia z tego was kazał. Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. No, może i jest. Niech będzie. Pogadajmy o czymś innym niż religię. Josh,
To twój wieczór. Sam nie wiem. Przez lata nie rozmawiałem z ludźmi. Co zazwyczaj robisz, żeby się wyluzować? Nie wiem. W sumie... lubię filmy i braindance'y. Ponoć zrobili remake Badlands Raid. No, może i zrobili. Nie oglądam filmów. Nie widziałam. Braindance'y to nie moja bajka. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Spokojnie, luzy rajtuzy, Rachel. Rachel, wrzuć na luz. Właśnie, nic o tobie nie wiem. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Pytam poważnie. Medytuję. Fajnie. Przy tak stresującej pracy medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko w Chrystusie. Wiecie, na czym polega wasz problem? Coś tu się podsiada do was. Po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś osobistym. A ty, po chuj tu przyszłaś? Nażreć się na krzywy ryj? A co? Co ci nie, się nie przeszkadza? Ja nawet nie dostałem jedzenia, a ty chcesz się nażreć. Ja przyszłam na sernik. Spokojnie, powiem ci po co... Nie! Mam głęboko w dupie twoje wyjaśnienia. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Religia to sztuka manipulacji, tak jak film. No i co z tego? Kończymy dzień. Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. A ty spływaj stąd. Przelew przyjdzie niebawem. Żegnaj, Vi. No i widzisz, nie polubiła się tak ze mną. Będzie najlepiej. No widzisz, po co ci to było? Ale zaraz. Jeszcze nie dokończyliśmy naszego interesu. Zajebiście to rozegrałaś. Ty myślisz o tym wszystkim. Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. Ja tam wiem. To szkoda go, czy ten... No taki trochę jest poczciwy. Słabość do tego typu ludzi. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną brzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. W końcu jest zaburzony, czy jest nowym mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzony, cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńcy. No dobra, chodźmy stąd, bo to się powoli robi dziwnie. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia. Liczyłam na sernik. A może by tak łomem? No. Sam kurwa jesteś łomem. I gdzie byś go wsadził, co? Przecież tu nie masz pary. Dobra, Ej, pst. Ktoś idzie. Ej, nie chciałem przeszkadzać, chłopaki. Pysk. Bezdomni? A ty tu czego? Co fajka chcesz? Ja nie mam fajka. A ty, Rick? Rick, czy my się czasem nie znamy? A gdzie ja rzuciłem? Palenie szkodzi. Słyszysz? Nic tu po tobie. Szerokie drogi. Tak? A co ty taki niewyraźny jest jakiś jesteś? Co mówisz o tym śmieciu? Złom pewnie. Mhm. Puszki. Albo może butelki? Butelki? Tak. A wiecie, że ja... Dawaj tę walizkę. Spokojnie, szefowo, tylko spokojnie. Jakoś się dogadamy. Nie każ mi powtarzać. Oddajcie jej tę walizkę. No już. I tak jej nie otworzysz. Nie da się. Przekonamy się. Gdzie ją znaleźliście? No? Gdzie, pytam? Te śmietniki. O, tam. Kurwa, George. To nie była nasza robota, okej? Okay? Koleś już nie żył, słowo. Serio? Bo wyglądacie jak zabójcy do wynajęcia. Zejdźcie mi z drogi. Dobra, bierz. I wrzuć kurwa na luz, co? No właściwie, chłopaki, to nie chciałem z wami tak mocno pograć, aż żeby wam się ten przykro zrobiło, no ale tak wyszło, ten. Hakuj. A ja nawet to mogę zhakować, bo jestem sprytny, super inteligentny gość. Co prawda mam trochę mało tych... jakby można nazwać ten bufor płytek mózgowych, ale dam sobie radę. To jest tak. 1C9, 1C55. No i już. Załatwione. 1C55. I zgadza się. Wyjdź z terminala. O, elegancko. Otwórz. Strzemie, otwórz się. Musiałeś się wygadać.
A weź daj mi święty spokój. No i popatrz pani teraz, co my tutaj mamy? Mamy ty tak. Patrz, otworzyła ją, serio. Kurde, ja zaraz tam pójdę, normalnie będziecie się śmiać ze mnie. Rutynowa kontrola danych wykazała niepokojące nieprawidłowości, masz godzinę na ewakuację, likwidacja, wyraz za szacunku HR. Towar, stacja paliw, nie spóźni się. Ostatni raz, James, ostatni raz na górze robi się gorąco, bardzo gorąco, użytkownik. Twoje konto zostało deaktywowane. Zakaz wysyłania zdjęć genitaliów. Kurde, a pliki, mamy plika jednego. Launch exe. Ciekawe, bardzo ciekawe. Oj, nie, zhakował mnie. Udaj się w miejsce zrzutu przesyłki. River Ward. Teraz mi dzwonisz, słucham. River? Hej, V. Potrzebuję pomocy. No dobra, słuchaj, ale to wiesz co, to może jutro, bo teraz mam muszę tam lecieć do tego. Co się stało? Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci namiary. Będziesz? Postaram się. Dzięki, V. Do zobaczenia. Dobra, River, ja tam będę i przy okazji kiedyś zajdę. Teraz muszę lecieć na ten, o jest River Ward. Co tam jest? Wieczorem na Pacific Boulevard Market Street. A to jest w centrum gdzieś, dobra, ja tam chyba byłem. To przy okazji na pewno jeszcze tam nieraz będę, to się wtedy zajdzie. A póki co, zobaczmy, co to ma być. O, zobaczmy co tam się na tym dzieje. Jakieś tajne miejsce. Chociaż nie, ktoś tu siedzi. Kto tu siedzi? Strzelec, Militech. No i popa, i spróbujemy tak, o. Patrzcie, jak ja was tu normalnie jak... Nie ma żartów. Tam jeden został? Dobrze. Ja cię wyczekam. Cwaniaku, mam tutaj pompę. Ty, weź się chyba się ten. Tutaj w trochę tym. W tej skale utknąłeś, wiesz? Kurde, to było normalnie takie ten. Na krawędzi. Ale w końcu Edge Runner to Edge Runner. Zawsze jest ostra jazda na krawędzi. Popatrzmy, co tutaj takiego ciekawego wylądowało. Chwila prawdy. Bez tytułu. Bram Cesi. Niezwykle drogi obraz, długo uznawany za zaginiony. Co? Co to jest do cholery? No jak to co? Bram Cesi 2021. Impresja numer 18, olej na płótnie. Naprawdę. Perły przedwieprze. Ty w ogóle zamknij mordę, ty czego to w beczce na pustyni leży, ty się lepiej zapytaj. No proszę. Nie wiedziałam, że taki z ciebie koneser sztuki. Nie jestem, ale miałem kiedyś dziewczynę, która była malarką. Miała zdrowo nasrane pod kopułą, ale seks, mówię ci. Nie mów, bardzo cię proszę. No właśnie, ty oblechu dziadu stary, ale wiesz ile ty masz lat? Co to do cholery robiło na Księżycu? Jak to co? Zdobiło stację orbitalną jakiegoś bogacza. Połowa Luwru wylądowała w kosmosie. Byłeś tam widać kiedyś? Stąd? Oj dziewczyno, masz mylne wyobrażenia o tym ile zarabiają muzycy rockowi. Dobra, zbierajmy się stąd zanim zrobi się tu tłoczno. A ten obraz? Myślę, że bez problemu znajdziesz kupca. Bez problemu, mojego, bo w ogóle ten, bo może ja chcę zostać koneserem sztuki i ja sobie go powieszę u siebie w tym, w kurniku i już. Dobra chłopaki, zdenerwowaliście mnie tym atakiem niespodziewanym, więc zabieram waszą ciężarówkę.
I zobaczmy, dokąd mogę sobie nią pojechać. Dobra, mogę tutaj sobie pojechać niedaleko. Jest ten, ponoć klub do walki na pięści. A że ostatnio nasze wściekłe pięści węża bardzo dobrze są, się sprawdzają. Widzieliście, to przed chwilą to stąpało, to ja tam wpadłem z karabinem snajperskim, tak mi dobrze nie szło jak stąpało. Przyszedłem się bić. A ty gdzie się pchasz? Chcesz wejść, to zapłać. Ale ja tu jestem na ten, umówiony na walkę, a poza tym mam pięść dobrodyć przystawić. Weź mi zejdź z drogi. A ty co? Myślisz, że taka jesteś twardzielka? Że wszystko ci wolno? Ja nie myślę, ja wiem. Odsuń się, ale już. A idź, kurwa. Co ty mnie skanujesz? Ty świnio. Rachel? Czy my znamy jakoś Rachel? Rachel, a to ty strony. Jesteś Rachel? Projekt Pasja, o co pamiętasz? Chodzi? Nie pamiętam, czego chcesz? Co tak sterczysz jak chuj moment na weselu? Mały kryzys, potrzebuje twojej pomocy. Stevenson się rozkleił. Psycholog nie jest w stanie mu pomóc. Przejedziesz do studia, żeby z nim porozmawiać? Czy ty przed chwilą czasem mnie nie wywaliłaś z tego studia, żebym co, teraz mnie zapraszać z powrotem? Przyjadę, nie przyjadę. Dobra, przyjadę, dobrze, ale przyjadę. Nie teraz, teraz się będę bić. Powiedziała, że przyjedzie. Przed studiem trwa protest. Znajdź przy bramie Vasqueza, pokieruję cię dalej. Tego grubego? Dobra, ale to później. Na razie ten, trzymamy się ramy. Mam tu ustawioną walkę. Ciekawe, pierwszy raz cię widzę na oczy. Jesteś tu nowa? Tak jakby, no. Można tak powiedzieć. To uważaj na siebie. Nie lubią tu obcych. Jedno złe spojrzenie i lądujesz na ulicy z połamanymi nogami. Ale jeśli ze mną wygrasz, powiem komu trzeba, że jesteś okej. Wtedy będziesz mogła korzystać ze sprzętu, umówić się z trenerem i takie tam. Miło z twojej strony. Dzięki. Na razie nie ma za co. Tak jak powiedziałam, najpierw musisz ze mną wygrać. A ja do tej pory nie przegrałam ani jednej walki. A walczyłaś coś w ogóle? W ogóle to ciekawe miejsce. Ten trener dobry jest? Gość nazywa się Logan Garcia. Swego czasu był najlepszym bokserem w mieście, kto wie. Może nawet w całych Stanach. Nie przesadzasz, aby? Zobaczysz go w akcji, to zrozumiesz. Logan Garcia, to nic mi to nie mówi. A ten, w sensie nie zakładamy się o pieniążki. Co z kasą? Nie zakładamy się? Nie. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, zawsze są jakieś lewe akcje. A ja po prostu lubię się bić. I że to niby nie jest lewa akcja, tak? Dobra, wrócę za chwilę, słuchaj, bo jeszcze się rozejrzę po tym twoim zaraz klubie. Wracam. Pewnie, tylko nie kręć się po klubie, bo wiesz, aha, połamane nogi. Kiedy ja właśnie chciałem się kręcić po klubie. Nie przegrałaś żadnej walki, mówisz. Cóż, zawsze jest ten pierwszy raz. Obawiam się, że czeka cię zawód. Chodź. W sensie, tylko nie na bejsbole, dobra? Normalnie, na ten, na pięści. Co tam masz pod skórą? Jakiś dobry sprzęt? Rotory? Filtry sensoryczne? Podrasowany rdzeń? Szczekłe pięści węża. W sumie racja. To co, zaczynamy? A ty jesteś większa ode mnie. Aha, zaczynamy. Powodzenia. Przydać się. Dobra, patera. Mój wściekły tryb wściekłego wojownika, wściekłego węża. No. Jak Steven Seagal. Poddaję się, poddaję. Nie chciałem ci krzywdy zrobić, wiesz, bo długo leżałaś tam na tej macie. Ja pierdolę! Ej, ej, spokojnie. Jakie spokojnie, jakie spokojnie! Co, jeszcze raz? Druga runda? Sorry, ja... Nie masz wprawy w przegrywaniu, wiem. I nie mam zamiaru jej nabierać. Że co, w sensie będziesz mi tutaj ja fikać? Ale dam najpierw znać, żeby nikt ci nie robił problemów. Czuj się jak u siebie. Legend of the Afterlife.
Słuchaj, no to ten, chyba dzięki za to. Czyli teraz mogę się tu rozejrzeć, tak? Okej. Ej, tylko się teraz nie przechwalaj, dobra? Bo nie ręczę za siebie. No dobra, dobra. Czekaj, bo tu Fred mi pisze, że ten... że mi gratuluje, że pokonałem nosorożca. To dzięki, Fred. No i zobaczmy, czy tu jest rejon El Capitana, czy... bo już nie pamiętam kogo. Tak jest. Mam klienta, który potrzebuje wsparcia w korporacyjnych gierkach. Chcę wejść w posiadanie materiałów kompromitujących swojego konkurenta, Matthewsa Stowa. Co ty na to? Szczegóły w załączniku. A ja na to jak na lato. Dobra, dobra. Przedostań się na teren fabryki kimchi. Ja tu widzę piękną opcję wejścia na teren fabryki. No i rozładował mi się ten. No nic. No ja go naładuję. I walimy do nich. Jak ty przeszedłeś test u okulisty? Przecież ty gówno widzisz. Gówno. Nie trafiłem? Słuchaj, osło! Trafiłem, trafiłem. Dobra, teraz tutaj już widzę... Terminatory przyszły. Spływać! Jeden z drugim. Co, zapaliłeś się? No, on taki twardy. Dobrze. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Egzekucja. Ktoś jeszcze do mnie strzela? To się dobrze składa, bo ja też mam strzelbę z dalekiego zasięgu. A to ty się nawet nie chowasz za tym, za ogrodzeniem. To już się nie chowasz wcale. Tak, tak, tak. Nowy magazyn! Dobra. Nie dam się spowolnić. No nie wstydź się, A co to niby miało być? Działka obronne? To nie ze mną te numery. Tak ci padają! Ej, ludzie, ludzie, dobra. Nieważne. Po staremu to zrobimy. Strzelajcie! Dobra, wypad. Z baru. Uważaj. Ja mam uważać? Bo co? Ja nie będę uważać. Sam uważaj. No. Można i tak. No słucham. Dzień dobry. Co tutaj się odbywa? Co tutaj takiego jest? Pistolet typu smart i drzazg do umiejętności. W porządku. Zdobądź informacje kompromitujące Mateusa. No to chyba stąd mam wyjąć, nie? No i zgadza się. Kapitan, okej, mam, zabieraj się stamtąd. Okej. I już. Wyścig po władzy. Halo, kapitanie. Załatwione popisowo. Stołów jest skończony, choć jeszcze o tym nie wie. Dzięki. Kontrakt zamknięty.
Kaska jest twoja. Bardzo jest mi przyjemnie. Dobra, tutaj coś mamy, że to niby ten... A, dobra, jest. I tu ten protest trwa. Dobra, zobaczmy jeszcze na szybkości, o co chodzi z tym protestem i z tym całym chłopem, co to chce się ukrzyżować. Pani to wie, o co chodzi? Czy to czekam tylko... na kogoś. Sorry. Kurde, no normalnie nie można nawet zagadać. Ten było może, co? O, jesteś gruby, słuchaj. Cześć. Rachel na ciebie czeka. No to... A gdzie? To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Inaczej sobie wyobrażałam zaklinaczkę morderców. Jaki sprzęt? Co? Wszystko jest na swoim miejscu. Wchodź. Dziękuję bardzo. Nie wiesz, co nagrywałaś nim w nocy. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas, pomoc jest w drodze. No ten. A co by było, gdybym jednak nie był w drodze i przyjechał na przykład, nie wiem, pojutrze? Wreszcie. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Ty. Przecież my się w ogóle nie znamy prawie. Spotkał mnie raz. Cały czas to prawda mogę go odwalić, bo mam zlecenie na niego. Ale jeszcze tego nie zrobię. Zupę. Co jest, stary? Chciałeś się ze mną widzieć. Wygląda na to, że jesteś moją jedyną przyjaciółką. Jak to o mnie świadczy? Co się dzieje? Co ja wyprawiam? Może rzeczywiście zwariowałem? Co? No tak, Johnny powiedział, że jesteś buntownikiem. Myślę sobie, że jesteś prawdziwym buntownikiem. Nie rozumiem. Chcesz dać ludziom coś prawdziwego. Wytwórnia myśli, że trafiła na frajera, a to ty ich wykorzystujesz, żeby wstrząsnąć światem. Nie myślałem o tym w ten sposób. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? No ale co to ma normalnie zmienić? Dobra, to szybko. Myk. Dawaj. Ja już tu jednego takiego spotkałem kiedyś, co mi coś normalnie sprzedał, jakiegoś brain dance'a za kupę pieniędzy. I ten, i... Co mam mówić niby teraz? Coś nowszego. I mi normalnie opowiadał o żywiole ziemi i ziemniakach i w ogóle. Także ja mam wprawę, nic się nie bój. A poza tym moja koleżanka stawia taroty. Mam nadzieję, że Zulejka modli się teraz za mnie. Czy będziesz mi towarzyszyć do końca? Chcę, żebyś to ty przybiła mnie do krzyża. To człowieku, to chyba bez przesady. Dobra, nie, ja wiesz co, ja idę stąd. Zamierzam patrzeć, jak będą przybijali cię do krzyża. Zrobiłam co mogłam. Ale to już za dużo, przykro mi. Trudno, skontaktuję się z tobą, gdy już skończymy. Chodźmy, wszystko jest już przygotowane. No. Kurde, co za poryty gość. I co jeszcze sobie wymyśliłeś, ciekawe? No nic, no tak się czasami zdarza. Dobra. To było krótkie zadanie, ale chyba wyprosiłem się w połowie. Więc w tym momencie... przy czwartej ścianie i banerze filmu Pasja kończymy odcinek 20. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.